Panie prezesie, pomimo dość trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo PKS Kamienna Góra, państwo zakupiliście piękny, nowoczesny autobus. Znaczy, tak jak wspominałem poprzednio, większa inwestycja tegoroczna, no i stał się faktem w tym momencie. Dnia temu sprowadziliśmy ten autobus z Holandii. Panele słoneczne na dachu, usłyszałam przed chwilą. No można powiedzieć, może to nie jest najnowszy, że tak powiem, spod igły, ale dla naszych warunków jest to naprawdę bardzo ładny autobus z nowoczesnymi rozwiązaniami, klasa ekologii spalin Euro 6. Tak jak pani wspomniała, panele słoneczne na dachu, które na pewno wspomogą pracę akumulatorów i układu elektrycznego. Dzisiaj PKS, tak jak powiedziałam, boryka się z problemami, z którymi boryka się cała branża transportowa. Czy widzi pan światło w tunelu? No dokładnie tak jak pani mówi. No, w tej chwili mamy zawieszone przewozy szkolne. Powoli, że to powiem, może źle określę, że zamiera, ale wstrzymywana jest praca w różnych zakładach pracy, do których dowozimy pracowników. No i możemy powiedzieć, że 90% przewozów osobowych nie realizujemy. No wiadomo, że każdy przejechany kilometr to są dla nas złotówki jakieś zarobione. Z tym, że no nie kreśliłbym jakiegoś czarnego scenariusza, ponieważ tak my to w swoim żargonie określamy, firma ma kilka nóg, czyli przewozy towarowe, działalność handlowa, przewozy osobowe. No, przewozy towarowe pracują w tej chwili. Może nie na 100%, ale pracują. Najgorzej wygląda branża turystyczna. To znaczy, tak jak pani wspomniała, mieliśmy już w lutym szereg planów i zamówień nawet na sezon turystyczny wyjazdów zagranicznych. No szczególnie kierunek włoski, można powiedzieć, że zamarł w tej chwili. Zostały odwołane wszystkie zlecenia na wyjazdy turystyczne do Włoch. Mamy nadzieję, że to minie wkrótce i ruszycie z impetem. No ja też mam taką nadzieję. No, tak jak przysłowie mówi, też liczę na to, że z tego kryzysu wyjdziemy mocniejsi jeszcze.